Generalnie, jeśli już trzeba mówić o sakrum, to rozumiem je bardzo szeroko, bardzo ekumenicznie. Przede wszystkim jako ten status, który dotyczy samego istnienia, bo samo życie jest świętością, prawda? Tego na ogół sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo każdy człowiek uczestniczy w świętości bycia na tej ziemi w ograniczonym czasie i ograniczonej przestrzeni. I pewnego rodzaju zwieńczeniem tych dobrych, radosnych, wartościowych stron życia jest może to, co określa jego odświętność. A w przedłużeniu tej odświętności leży jeszcze ta szczególna bardzo słabość, a może moc człowieka, która chce się wyrazić w równie nieprecyzyjnym pojęciu twórczości czy sztuki. Uważam za jednak nie dość jasne pojęcie, nie dość takie dosyć uzurpatorskie, bardzo bliskie twórca, prawda? To jest pojęcie, które brzmi niemal tak samo jak stwórca, czyli jest tym jakaś taka megalomańska uzurpacja, że ja tutaj coś tworzę wielkiego, ważnego. No, czy to tak jest, to niech osądzi sąd czasu. Więc nie twórczość i nie status twórcy mnie interesuje tyle, co myślowa, umysłowa, aby powiedzieć dokładniej, duchowa niezależność.